Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj zwrócił moją uwagę na forum pewien artykuł. Jest to artykuł o wielkim nieszczęściu 38-letniego mężczyzny, pana Michała W. Ja Państwu podam artykuł, gdzie jest jego nazwisko podane, ale dla względów prawnych będę podawał jego pierwszą, pierwszą literę nazwiska. Pan Michał W. z Legionowa ma 38 lat. I od dwóch lat stara się odzyskać syna. Ja Państwu to powiem w skrócie, jak to było. Państwo sobie później to przeczytają. Ano było to tak, że dzieciak. Pan Michał mieszkał z małżonką, dzieciak miał ciągle jakieś rany na nogach, jakieś śniaki. Było ich coraz więcej. I gdy Pan Michał pytał swojej małżonki, co się dzieje, to ona mówiła, że to po prostu dziecko, a to na drzewo wejdzie, a to się wywróci, jak to dziecko. Ale ponieważ tych śladów było, tutaj tego nie piszę, no ale to można się domyślić, ponieważ tych śladów było coraz więcej, to pan Michał zamontował jakiś podsłuch, jaki nie było tego wyszczególnione. Czyli było pokazane, że zamiast wierzyć żonie, zamiast bezwarunkowo jakby zaakceptować tę sytuację, przy okazji ten dzieciak się bał, miał około 8 lat wtedy, bał się przebywać z matką, wolał z tatą przybywać, po prostu pan Michał zamontował jakiś dyktafon, jakiś, jakieś nagrywanie, czyli zrobił bardzo dobrą rzecz, ale jak to bywa w polskim patriarchacie, czyli w ohydnym systemie, gdzie kobiety są niszczone, mordowane, kaleczone, wykorzystywane przez polskich mężczyzn, niestety dobra, mądra rzecz mm, zawsze się odwraca mm, przeciwko temu, który ją zastosował, ale o tym będzie za chwilę. No, i nagrały się ciekawe rzeczy. Tutaj jest taki cytat: Jesteś tak głupi, że cię nie chcę. Wredny, głupi, podły Bachor. Wredna, mała gnido. Słychać na nagraniach matkę mówiącą do syna. No dobrze, ehm. obrzydliwe bluzgi wobec dziecka ochydne rzeczy, których nigdy żaden rodzic nie powinien powiedzieć do małego dziecka. Przede wszystkim. Do małego dziecka nie powinien tego w ogóle żaden dorosły powiedzieć, bo dziecko jest, ma bardzo chłonny umysł i wszystkie takie rzeczy, które się dziecku systematycznie powtarza, bardzo mocno dzieciaka, jakby to powiedzieć, programuje, socjalizuje na te powtarzane rzeczy. Czyli jeśli się dziecku powtarza, że jest głupie, no to dzieciaku wierzy, że jest głupi, obniży mu się strasznie samoocena, spadną możliwości, spadnie, spadną oceny w szkole, bo to dziecko uwierzy, że jest głupie. Nie będzie próbowało, będzie samo sabotowało własną energię, własne zdolności, własną, można by powiedzieć, własny charakter, własną tą taką esencję, kim ono jest. Zresztą, tak jak Państwu mówiłem, był eksperyment uznany za bestialski, eksperyment, gdzie przez 6 miesięcy powtarzano raz w tygodniu dzieciakowi, że, że się jąka. I te dzieci się jąkały. Zostało to zakończone odszkodowaniem. Te dzieci miały jako dorośli, ludzie już zniszczone życie. Nie mogły się pozbyć jąkania w żaden sposób, żadną psychologiczną, psychiatryczną terapią, żadnymi lekami, nic nie zadziałało. I zdrowe dzieci zostały nauczone jąkania i przez całe życie się jąkały. Nie miały związków, nie miały dobrej pracy. Wiadomo, że jak się ktoś jąka, no to różnie to bywa, tak? Nie każdy się z tego śmieje, ja się z tego nie śmieje, bo wiem, że to jest. Wielka tragedia, ale no też ludzie no nie chcą przebywać z jąkałą, bo no nie zawsze nie ma komunikacji, nie można się porozumieć. Zależy, jaki jeszcze te, te jąkanie, w jakiej formie. Jest. Szanowni Państwo, czyli to jest matka wyrodna, matka, która zamiast kochać swojego syna, powtarzać mu, że jest mądry, że jest piękny, że da sobie ze wszystkim radę w życiu, żeby ten dzieciak miał pełnię, pełnię takiej miłości w domu, żeby mógł się rozwijać. Zgodnie ze swoimi pasjami, zainteresowaniami, żeby mógł sobie wykorzystywać 100% swojego potencjału, żeby, ten, żeby te chore słowa matki tego nie wstrzymywały, nie sabotowały jego możliwości, no to matka go poniżała, niszczyła temu dzieciakowi życie, i wiele matek tak robi. Niestety, w polskim obrzydliwym patriarchacie, tak jak mówią feministki, jeśli mężczyzna tak robi, to jest karany. Kobiety są bardzo rzadko karane, i kobiety mówią, że one mają prawo, bo dziecko jest zdenerwowało. Otóż nie mają prawa, dziecko zostało przez ojca zrobione, przez matkę urodzone, ale tak do końca nie ma prawa, żeby zniszczyć swoje dziecko. Jest obowiązek prawny, żeby to dziecko wychować na godnego, patriotycznego obywatela swojego kraju, a nie żeby dzieciaka gnoić i niszczyć. Wtedy się taką osobę zamyka do więzienia. No co się dalej stało? Bo to już wchodzę troszeczkę tradycyjnie w swoje jakieś tam teorie. Co się stało? Pan Michał zgłosił to do sądu, tak tu pisze. Zdobył je tata Mikołaja, podejrzewając, że żona znęca się nad dzieckiem, i poszedł do sądu. No co się dalej stało? Została, zostało wszczęte postępowanie przeciwko matce, wyrodnej matce, ale jednocześnie matka w akcie zemsty powiedziała, że najprawdopodobniej ten pan Michał molestował albo gwałcił tego chłopca. Zrobiła tak dlatego, tam było, że ona weszła kiedyś do domu, dzieciak biegał goły po mieszkaniu, a tata podciągał spodnie do góry. Oczywiście zrobiła to z zemsty. Zrobiła to z zemsty, i to jest typowe dla kobiet, które nagle zostają złapane na złym uczynku. Szok, zdziwienie jak to, że samiec tutaj w ogóle może coś, przecież to jest jej dziecko, no ma prawo z nim zrobić wszystko, jak to tak może być. Ale zobaczcie Państwo, jaka to jest perfidia. Przecież to dziecko do końca życia będzie żyło z traumą, że było oskarżone, że były w ogóle takie ślady podejrzeń, że ojciec je gwałcił. Jest to zniszczenie psychiki, zrujnowanie dziecku w imię zemsty na tym panu Michale, który przecież nic nie zrobił. On nagrał to, jak ona się odzywa do własnego syna. Jest to tak ohydna podłość, bo trzeba sobie zrozumieć, że są matki, które jednak mszczą się na mężczyznach za swoje tam jakieś rzeczy, na przykład za to, że nie są szczęśliwe, bo miały wmówione, że można szczęście, a tu nagle szczęścia nie ma. Nikim nie powiedział tym biednym nieszczęśliwym kobietom, że szczęście to jest, że szczęście to jest nawyk że tego nawyku trzeba się nauczyć, że nikt nam tego szczęścia dać nie może, że szczęście musimy nauczyć się sami w sobie wzbudzać, dziękować, na przykład dziękować codziennie za wszystko, co mamy, bo trzy czwarte świata tego nie ma, co my mamy, nawet w tej biednej Polsce, no może 3 czwarte to przesadziłem, nie wiem, strzelam połowa, na pewno cała Afryka, część Azji, oni nie mają tego, co my mamy, kibelki w domu, ciepełko, można sobie jakiś tam samochód w miarę kupić, no, nie każdy, tak więc, szanowni państwo, ona oskarżyła go o pedofilię. No i co dalej się stało? A to stało się bardzo dziwna rzecz, bo niestety tak się często nie dzieje. Dzieje się tak, ale bardzo rzadko. Uwaga, kobieta została skazana za znęcanie się nad dzieckiem. Dostała nieprawomocny wyrok, tylko niestety nie było napisane, jaki to był wyrok. Podejrzewam, że jakiś śmieszna grzywna, wiadomo, kobiety w Polsce są jak święte krowy zaniszczenie własnego dziecka, nic się nie dzieje. I teraz uwaga. Pan Michał został całkowicie oczyszczony z zarzutów. Biegli z jakiegoś tam bardzo dobrego instytutu ocenili w 100%, badając tego chłopca, że w ogóle nie ma szans na to, żeby wystąpiło, żeby wystąpiła tam jakakolwiek pedofilia. Ojciec został całkowicie i stuprocentowo oczyszczony z zarzutów. Kobieta natomiast została skazana za znęcanie się nad dzieckiem, na obelżywego traktowanie i przede wszystkim na to, że go popychała, trącała. Ja tu włączę na chwilę pauzę, znajdę ten fragment. Dobrze, szanowni państwo, znalazłem, przeczytam wam. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, data 12 marca 2018 roku. Dobra, tu sobie darujemy sędziego, i tak dalej. Protokolanta. W okresie od bliżej nieustalonej daty do dnia 21 stycznia 2016 roku w L, czyli Legionowie Województwo, nie widać, znęcała się psychicznie i fizycznie nad małoletnim synem MW, czyli Mikołajem, w ten sposób, że wyzywała pokrzywdzonego słowami wulgarnymi i obelżywymi, poniżała, upokarzała, zakłócała spokój dzienny i nocny. Uniemożliwiała naukę, mówiła do syna, że odda go do domu dziecka, że go nie kocha i nie chce, że pokrzywdzony jest nic nie wart i niedorozwinięty, kierując do niego słowa m.in. tyba chorzy wredny, a nadto używała w stosunku do wyżej wymienionego pokrzywdzonego przemocy fizycznej w ten sposób, że popychała małoletniego, szarpała za ubranie, uderzała po całym ciele, a gdy dziecko płakało, zatykała mu ręką usta oczyn z artykułu, bardzo słaba jakość, 207, paragraf 1 kodeksu karnego. E, dobrze, no została skazana, niestety nie, nie jest pokazany, jaki był wyrok, nie wiem dlaczego, może, może jest jakieś prawo, które tego zabrania, nie mam pojęcia. Dobrze, no można by pomyśleć, że wszystko się dobrze skończyło, dzieciak zamiast wieku 8, tam 7 lat, do wieku lat 10, zamiast się bawić z kolegami, sobie klocki robić i bawić się swoim życiem, ale to niestety był zmuszony chodzić po psychologa, którzy go pytali, czy on, czy on był głaskany po narządach intymnych, przepraszam państwa, dla Państwa minęła pół sekundy, nawet może nawet mniej, a dla mnie minęło 10 minut, bo był listonosz. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, już nie pamiętam, co tam dokładnie mówiłem, ale będę kontynuował. Wydawałoby się, że wszystko skończyło się happy endem. Kobieta została uznana za widną udręczenia syna, mężczyzna został całkowicie i definitywnie oczyszczony z zarzutów molestowania seksualnego własnego syna. No, happy end to raczej nie jest, bo dzieciak wiele rozmów musiał. O, właśnie pamiętam o to, że były dziwne rozmowy z psychologami itd. Gdzie musiano jakoś się dowiedzieć, czy ojciec go tam nie dotykał, no to przecież to w dziecku już zostanie na całe życie i można było tego uniknąć, gdyby ta pani nie chciała się zemścić na swoim mężu. No ale niestety te po, ta potrzeba zemsty, te pragnienie zemsty było większe niż jakiekolwiek poczucie zobowiązania wobec własnego syna, żeby go jakoś wypuścić w te życie, niejako wariata, straumatyzowanego, pełnego lęku, fobii. Z dobrym dzieciństwem, ze złym dzieciństwem, tylko żeby dać dzieciakowi jakieś normalne, porządne dzieciństwo, żeby mógł sobie normalnie żyć, bo jeszcze jak dorośnie, to będzie go czekało. wiele, wiele podłych rzeczy w życiu, więc jeszcze się nacierpi w życiu nie jeden raz, więc żeby chociaż dzieciak, dzieciństwo miał fajne, jakieś pełne fajnych, wesołych, radosnych wspomnień. No ale tutaj nie można liczyć na litość matka. Matka się chciała w, każdą możliwą, w każdy możliwy sposób zemścić. No ale dobra, wydawałoby się, że jakoś się to zakończyło, no ale niestety koszmar się dopiero rozpoczął, ponieważ dziecko zostało oddane rodzinie zastępczej. Tak, szanowni państwo, ten pan Michał miał dobrze wyglądający. Powiem państwu, jak zobaczycie sobie w tym materiale, zwłaszcza ten dziadek i ten, no też ta, ta, ta babcia tego, Micha tego Mikołajka. A rodzice tego pana Michała, 38-letniego, bardzo ładnie mówią, widać, że to są ludzie wykształceni, jacyś obyci, na pewno nie jakieś prostactwo i widać, że to jest jakaś porządna rodzina. Eee, I ten dzieciak u nich kochał przebywać, i niestety odebrano tego dzieciaka, dano do rodziny zastępczej, która jak wiadomo, rodzina zastępcza, nie wiem jaka to jest kwota, ale bardzo duża. Rodzina zastępcza dostaje pieniądze, z tego co wiem, ze skarbu państwa, tak? bo, czyli z naszych podatków. Czyli krótko mówiąc, od, odbierają dzieciaka od ojca, który się o to dziecko troszczył, z, nie przymykał oczu jak wielu tak zwanych białych rycerzy, którzy, żeby ta baba z nimi została, to nawet poświęcą swoje dziecko. Są to pfu, naj, najgorsze kategorii cioty męskie. Nawet nie chcę tego obrażać, bo to mężczyzna, który pozwala na. Nakatowanie dziecka przez żonę w imię tego, żeby ta żona nie odeszła, to jest śmieciem po prostu. Dziecko jest zawsze najważniejsze. Dla dziecka można nawet i nawet trzeba czasami, jeśli czasami trzeba, to umrzeć, a nie zostawiać dziecko z psychopatką, która je napierdala, bo, bo mamy feminizm, bo wrzeszczą, że kobiety były miliony lat gwałcone, torturowane, więc teraz one teraz sobie mogą robić wszystko. Otóż nie mogą i nie były torturowane Coś się panią pomyliło, to mężczyźni mieli przez rany chodzili na wojny, musieli bronić swoich miast, państw, byli torturowani mieli odrąbywane nogi, wyłupywane oczy byli bestialsko torturowani. E, to mężczyźni mieli przechlapane na przestrzeni dziejów, ale o tym panie nie wspominają, tylko o tym, że one musiały w domu siedzieć. No tak to jest. Jak się ma siódemkę dzieci, to się siedzi w domu, bo ktoś musi się dziećmi zająć. Owszem, mógłby mąż. No ale to, no to wtedy co? No to kobieta dopługa, tak? No to jak? No musi być mężczyzna silny do roboty i kobieta zajmowała się dziećmi. Kobiety mają za to żal, że się dziećmi zajmowały. To jest wszystko tak porypane. To jest wszystko tak chore po prostu. To jest chore. To jest choroba psychiczna wyniesiona przez gigantyczne pieniądze. Mówią niektórzy, że Sorosza ja nie wiem, a na pewno też innych panów. Oczywiście to nie jest antysemityzm. Wiadomo, że pan Sorosz jest Żydem. Tu nie chodzi o antysemityzm, chodzi o to, że wyniesione przez gigantyczne pieniądze domiana ideologii, którą przesiąka całe społeczeństwo, sądy, prokuratury, policja, to jest choroba, 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 która doprowadzi do zniszczenia tego, co znamy, do zniszczenia rodzin i przede wszystkim do wojny, bo ta choroba zwana lewactwem wpuszcza też do Europy religię islamu, która to religia islamu, wiadomo, że kobiety trzyma w domu i to króciutko. Wiadomo, że y, gejów i lesbijki i, i, i LGBT i te wszystkie te z poucinanymi siurkami, te co tańczą po ulicach, te dziwactwa, to wszystko zostanie będą mieli po, podrzynane gardła. Nikt się z nimi nie będzie bawił. Nikim nie pozwoli gościowi, który zmienił płeć, żeby przeszedł na islam. Łeb ob obcięty albo berżnięty będzie od razu. Więc zobaczcie jakie to jest chore, to jest choroba. To jest psychiczna choroba, gdzie wprowadza się lewackie prawa, coraz więcej praw mniejszości, gdzie niszczy się rodzinę, gdzie mężczyzna jest śmieciem, a jednocześnie wprowadzają kulturę, gdzie mężczyzna jest panem domu i kulturę, która nienawidzi homoseksualizmu i wszystkich odmienności seksualnych. Powiedzcie mi, czy ktoś widzi w tym jakikolwiek sens, oprócz tego, żeby doprowadzić Europę do chaosu i zniszczenia? Bo to jest tylko jedyny sens tego. No to jest tak, jakbyś, nie wiem, no, jakbyś hodował własne, nie wiem, myszy czy, czy jakieś, nie wiem, świnki morskie i wziął 10 kotów samców do domu. No przecież wiadomo, że te koty zjedzą te, te świnki morskie. I stracisz te świnki morskie. No kurde, no przecież to jest, to, to jest psychicznie chore. Ale to się nie wzięło znikąd. Ta choroba psychiczna wypełzła, ponieważ ją bardzo mocno opłacono. Opłacono gazety, opłacono media, dziennikarzy, polityków. To samo by nie wyszło, to by zawsze był jakiś margines gdzieś w społeczeństwach. Opłacono, żeby to wyszło. I to wychodzi i to zniszczy nasze państwo. Wasze dzieci, wasze rodziny będą brały udział w wojnie. Będą mordowane, będą zabijane, czy w jakichś kolejnych obozach koncentracyjnych. Taka jest nasza przyszłość. I tutaj nie ma co mówić, że, że to ja się naćpałem, uchlałem, gadam głupoty. Nie, szanowni państwo. Jeśli wpuszczasz, masz kolekcję myszek, szczurków i świnek morskich i wpuszczasz do tego kota, no to będzie to porozrywane. Jeśli islam nienawidzi feministek i LGBT, a to się teraz tu rozwija, jednocześnie wpuszcza islamistów, to na co wyliczycie że co się stanie? Będzie wewnętrzna wojna. Wojna, która nas rozbije od środka. Europa stanie się słaba. I być może jest ktoś, kto tylko czeka na to, żeby Europa była słaba i sobie potem weźmie, co będzie chciał, bo nie będzie nikogo, kto będzie to bronił. Jeśli wybuchnie wewnętrzna rewolta między islamistami a, a ludźmi z kultury chrześcijańskiej, no to będzie wszystko osłabione. Armia rozbita, policja rozbita, transport upadnie, nie będzie nic. Albo wtedy ktoś przyjdzie z nowym planem marszala, żeby nam tu pomagać, to odbudowywać. Ta choroba się rozwija, i jednym z, ze stanów zapalnych tej choroby jest właśnie to, co się dzieje, rozbijanie rodzin za pomocą Niszczenia polskich mężczyzn. To nie tylko polskich mężczyzn, w całej Europie to się dzieje. Mężczyznę można bardzo łatwo zniszczyć, ale wróćmy do tematu. Dzieciak jest w rodzinie zastępczej, czy ja Państwu to tak przetłumaczę na chłopski rozum? My z podatków, swoich podatków, płacimy rodzinie zastępczej, która tego dzieciaka nie chce wydać temu ojcu. A rodzina, dziadkowie bardzo chcą tego chłopca, i żeby ten chłopiec u nich był, i oni dzieciaka nie mają. No, niech mi ktoś to wytłumaczy, bo nikt tego nie jest w stanie pojąć. Ale takie zapadają w Polsce wyroki. Czyli my płacimy za straumatyzowanie dzieciaka. Ja mam pytanie: Do cholery jasnej, to my, jako naród polski, powołujemy sędziów, prokuratorów, policjantów, to my powołujemy te panie z tego ośrodka pomocy rodzinie. O, ten ośrodek to. Przepraszam, nie ośrodek pomocy rodzinie, to jakoś PC, co coś tam się. A ja zaraz Państwu przeczytam, bo znowu będzie, że się pomyliłem w czymś. No zaraz Państwu powiem dokładnie, jak to się nazywa. O, muszę pauzę włączyć, bo tyle mam tych materiałów. Dobra, znalazłem. To się nazywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nie jeden już poszedł w ciężki alkohol, albo być może wziął sznur i poszedł się powiesić. Bo panie psycholożki z, tego, z tej właśnie instytucji my, mówiły, że to kobieta pełna dziecko. I teraz uwaga, teraz najlepszy klucz tego wszystkiego. Skazana za znęcanie się nad dzieckiem ma więcej widzie, widzeń z synem niż ojciec, który musi o te widzenia walczyć od dwóch lat. Czy Państwo sobie to wyobrażają? Jeszcze raz. Kobieta skazana za bicie i za upokarzanie dzieciaka ma częściej dostęp do niego, czego dzieciak nie chce. Niż ojciec, fałszywie przez nią pomówiono. Oczywiście kary pani za pomówienie fałszywe nie poniosła. W Polsce kobiety nie ponoszą kary za fałszywe oskarżenia mężczyzn o molestowanie seksualne własnych dzieci. Żebyście wiedzieli, gdy wy to zrobicie, to pójdziecie do więzienia. Pani nie ponoszą kary. W ogóle panie w sądach według statystyk ponoszą chyba o kilkadziesiąt procent mniejsze kary dostają. Rozumiecie? Patriarcha to brzydliwe, rozumiecie? My tu mordujemy kobiety i tak dalej. Idą wcześniej na emeryturę, mimo że 8 lat dłużej żyją i tak dalej, i tak dalej. Można by to wymieniać. Równość oczywiście trzeba im pracę załatwiać, dzisiaj się nie nadają. Oczywiście na, do pracy szambonurka czy górnika panie nie chcą iść, no bo wiadomo, one chcą te lepsze. W biurze kawucha, wiadomo, no to tak. Ja nic nie mam przeciwko kobietom, ale musi być równość. Równość między płciami. Musi być to równo traktowane. Ja jestem feministą, szanowni państwo. I chłopaki z forum bracia Pel są feministami, ponieważ marzymy o równości. Jeśli kobiety chcą równości, muszą tak samo na równi pracować w górnictwie, w sprzątaniu ulic. Dlaczego nie pracują? Przez cztery godziny dziennie miotłą pomachać, no to przecież kobiety bez problemu dadzą radę. No to jak równość, to równość, a nie tak, że bierzemy kobietę na siłę do firmy, gdzie ona się nie nadaje. No bo tak trzeba, bo będzie wrzask, że nie ma równości. No dlaczego te panie nie idą do, do, do kopalni? No ciężka praca, no to dlaczego na śmieciarki nie idą? Tam już ciężkiej pracy nie ma. Czemu szambonurkami nie są? Po prostu trzeba się w głównie zanurzyć, a to nie jest bardzo ciężka praca. To co? Mężczyzna może, a kobieta nie może? Niby dlaczego. Nawet biorą kobiety do armii jako wojskowe. Ostatnio widziałem taki, znaczy ostatnio z rok temu. Pani się załamała psychicznie, bo miała okres w czasie biegania i się zrobiła awantura. Bo no, tam jakiś sierżant czy kapral na nią nawrzeszczał, to wiadomo, że się na żołnierzy wrzeszczy. Żołnierz ma biec. Czy sra pod siebie, czy sika pod siebie ma biec, bo takie są wymogi wojny. Lepiej się zabrudzić niż dostać kulę w łeb. Czy gdzieś tam, żeby kula ci nogę urwała, czy rękę. No ale pani się rozpłakała, więc cały oddział musiał się zatrzymać. No to naprawdę chcecie, żeby naszego państwa, wyobraźcie sobie taką sytuację. Atakują nas znowu Niemcy, z drugiej strony ZSRR, e, ludzie są zabijani, są zrzucane bomby, o, poobrywane ręce u dzieciaków, Niemcy bombardowali drogi, na których matki z, dziecki, z, z dziećmi uciekały z miast. Wszędzie dzieci, trupy dzieci, kobiety porozrywane całe, pooparzane twarze, zdjęte twarze z, z, z głów kobiet. No tak, no takie są, kurwa, realia wojny, jak wy sobie wyobrażacie? Że co, że to jest jak w komputerku? Nie ma jak w komputerku, są bestialstwa i gwałty. I teraz wychodzi armia was bronić. Armia to są ludzie, którzy mają nas obronić. I teraz tak, jeden oddział macie LGBT, ludzie po zmianie płci, no to kurwa zabrakło y, testosteronu i on się cały telepie, bo zabrakło testosteronu i wyszła ta kobieca natura. Kolejny oddział kobiety, które tipsy mają i one płaczą, bo one nie są w stanie przejść 30 km dziennie z plecakiem. I się obrażają wobec siebie i, i sobie spiskują i sobie intrygi robią. No to chcecie, żeby taka armia was broniła, czy żeby brutalni silni mężczyźni, którzy przejdą 30 km, poustawiają działa armaty i będą napierdalać w Niemców. I tak przegrają. Ale przynajmniej trochę ich zabiją, trochę opóźnią ich marsz, w oczekiwaniu, aż alianci nam pomogą. Oczywiście wszyscy nas wydymali, wydymali. Teraz też znowu podpisujemy pakty z mocarstwami za oceanu. No dobrze, no. Polak mądry, Polak mądry po szkodzie, tak? Jak to, jak to zwykle bywa. Dobrze, więc, szanowni Państwo, wróćmy do tematu. Pan Michał jest rozpaczony, ma bardzo rzadki kontakt z dzieckiem. Rodzina zastępcza nie chce mu tego dziecka dawać. Powiedzieli, że dadzą mu dziecka, jak będzie nakaz sądu. A jak widać, sąd się nie śpieszy. Witajcie w patriarchalnej Polsce. I teraz ja mam do Was taki apel. Myślicie, że to jest tylko jeden taki przypadek? To jesteście w grubym błędzie. Takich przypadków będzie coraz więcej. Jeśli jesteś ojcem, to musisz chodzić na paluszkach wobec swojej żony, ponieważ kobiecie dano w Polsce gigantyczną władzę prawną nad mężczyzną. I co z tego, że ty masz więcej masy mięśniowej? Co z tego, że ty jesteś wyższy od tej kobiety? Jak ona może Cię pomówić o molestowanie i na dwa lata ci zabierają dzieciaka? Może tego dzieciaka bić? I zobaczcie, że ten pan Michał wykazał się jakimś rozumem, po prostu to nagrał. Przypominam państwu, że znana celebrytka, która katowała swoje małe dziecko w okropny sposób, i gdy ten jej mąż to nagrywał, to zamiast oskarżyć tą kobietę, to wrzeszczeli, dlaczego on tyle czasu to nagrywał i nic z tym nie robił, że jest złym ojcem. Słuchajcie, człowiek na to patrzy, na to, co wrzeszczą te kobiety, i szczęka opada. Nie wiadomo, co powiedzieć. Człowiek głupiej zupełnie. Tak jakby te kobiety były jakimiś cofniętymi w rozwoju dziećmi. Bo to już nawet dzieci nie są tak nielogiczne. No kurwa, nagrywał to, bo nikt mu nie uwierzy. Bo jeśli wejdzie, wejdzie do sądu, pokaże się do kamer piękna celebrytka, śliczna dziewczyna, zacznie płakać, bo płacze na życzenie. Większość kobiet patrzy na życzenie. I ona zacznie płakać, że, że on ją katował, że ten, ten chłop ją bił, że tego dzieciaka bił. Powiedzcie, kto uwierzy... Celebrycie jakiemuś, a kto uwierzy, tej pięknej, zapłakanej, skulonej kobiecie. I nagle ten mąż zacznie coś mówić, a ona, widząc, że są kamery, a, a, zacznie krzyczeć się z kuli, błagam, nie bij! I się tak rozejrzy, wzrokiem takim, jakby ją goniło stado wilków: Oj, przepraszam, przepraszam, ale on tak mnie katował. Myślicie, że komu ludzie uwierzą? Kurwa, przecież to oczywiste, że musiał to nagrywać. Bo raz by nagrał, drugi raz by nagrał, to by powiedzieli, że matka miała depresję, krzyknęła. Musiał nagrać. Nagrywać, że to było zjawisko bezustanne i ciągłe. Dzięki temu się okazało, że to jest zła matka. Ale mimo wszystko wyszło na to, że to on jest ten zły, bo on nagrywał przez tyle czasu, nie zareagował. Ale gdyby zareagował od razu, to by mu powiedzieli, że matka miała tylko jakiś, no, miała zły humor, nawrzeszczała na dzieciaka raz i że po co robić z igły widły. Tak zrobić źle, tak zrobić źle. Ale mimo wszystko zrobił dobrze, ponieważ nikt normalny nie podważy tego. No chyba, że jakiś sędzia polski to podważy, no to się do Straż Strasburga pójdzie. No tam jeszcze, słyszałem, można jakąś sprawiedliwość otrzymać. Różnie to mówią na ten temat, ale. No, no, no witajcie w tym patriarchacie. Co wymyślicie, że to do was nie przyjdzie, że to was nie dotyczy? Że tylko ja jestem oszołomem, którego leżą w sieci, wyzywają i ośmieszają, bo mówię to, co mówię? Myślicie, że wy jesteście co? Lepsi? Że wy traficie na kobietę, która nagle pozna jakiegoś badboja, będzie chciała wam zabrać mieszkanie, myślicie, że ona wam tego nie zrobi? A niby dlaczego ma wam tego nie zrobić? Bo co? Bo w czym jesteście lepsi? Nie jesteście w niczym lepsi. W obecnych warunkach prawnych nie pomoże wam nawet najlepszy adwokat. Nikt wam nie pomoże. Zostaniecie zniszczeni i zmiażdżeni. I gdzie będzie ten śmiech z forum? Z, ze zboczeńców, z inceli, z chorych psychicznych, tak jak nas nazywacie, gdzie będzie wtedy ten rechot? Gdzie będzie ten śmiech, jak na wykopie? O, haha, głupoty jakieś gadają i tak dalej. Co ty myślisz, że to ciebie ominie? Dostaniesz mieszkanie od rodziców, duże. F jaką ziemię dostaniesz? Dziewczyna pozna badboja. Pójdzie na policję, powie, że zgwałciłeś dzieciaka. Prokurator ci przybija zakaz zbliżania się na czas śledztwa do domu. Ona się sprowadza, sprowadza badboja do domu. Twój dzieciak będzie żył swoją kobietą i z badbojem. Jeśli okaże się, że ciebie oszukała, nie poniesie kary. Jakieś tam czasami dostają kobiety jakąś grzywnę czy coś, ale trzeba zrobić proces osobny. Proces cywilny. Kilka lat będzie to trwało. A twój dzieciak będzie się wychowywał z cholera wiekim. Nie wiadomo, czy ten ktoś się nie będzie też do dzieciaka dobierał. Witaj w Polsce! Chłopie, co ty myślisz? Że ty jesteś kurwa lepszy? Że co, że na forum są ludzie połamani przez życie, że oni sobie to wszystko wymyślili? Że wszyscy są źli, nie normalni? Co ty myślisz, że ty jesteś lepszy od nas? Że ciebie to nie dostanie? Dostanie ciebie. Wystarczy tylko, że będzie zły czas i złe miejsce. Nawet będziesz miał super rodzinkę, wszystko będzie grało, ale twoja żona pozna w pracy niezwykle przystojnego, dwumetrowego gościa o hiszpańskiej urodzie, badboja, który trochę diluje, komuś tam w mordę potrafi dać, kogo inni mężczyźni szanują i się boją. A ona sama nie będzie wiedziała, Dlaczego drżą jej tak nogi z podniecenia? I tu wchodzimy na grząski grunt. Na grunt, gdzie ludzie, gdy o tym mówię, mnie wyzywają. Nawet wtedy, kiedy cytuję słowa naukowców, psychologów ewolucyjnych, którzy wieloletnimi badaniami, sławy naukowe mówią, jak to wygląda. Dobra, cytuję profesorów płci męskiej. Dobra, kobiety się burzą, patriarchat, oni są źli, oni kłamią, bo nienawidzą. Dobra, Zacytowałem Luan Brizendin, znana na całym świecie naukowiec, neuropsychiatra, szanowana we wszystkich, jakichś tam, periodykach psychiatrycznych itd. I co napisała w swojej książce mu z kobiety? Że kobieta przy przystojnym mężczyźnie ma dużo silniejszy orgaz, ponieważ to jest przystosowanie ewolucyjne. Im lepsze geny ma mężczyzna, tym kobieta ma silniejszy orgaz, żeby jego nasienie głębiej ściągnąć. Nawet był podawany przypadek z przypisami do badań naukowych, gdzie jednemu z mężczyzn kobieta miała tak silne skurcze macicy, że ściągnęła mu prezerwatywę z członka samymi skurczami macicy. Wiecie co było, gdy przeczytałem te badania z tej książki? Kobiety mi pisały, że to niemożliwe, że to bzdura, że im coś o, o coś innego chodziło. No, szkurwa mać, naukowcy światowej klasy robią książkę, gdzie wszystko jest sprawdzone co do milimetra. Nie mylili się na pewno. Zobaczcie, jaka jest ta potęga iluzji w ludziach. Wyjdzie naukowiec, to jego też zbluzgają. Mnie zbluzgają, jestem przyzwyczajony. I teraz, do... dlaczego państwu to mówię? Dlaczego mówię do tych, którzy nas wyśmiewają, wyzywają? Oni nadal, oni się nie zmienią. Ale chcę, żebyście widzieli, gdy przyjdzie taka chwila, że Wam się w, źle w życiu stanie, że to wszystko to nie jest jakieś coś, co się Wam stało, tylko to wszystko już było znane i opisane, tylko żeście to wyszydzili. Wyszydziliście, a później przyjdziecie po pomoc do nas i ją dostaniecie. I ją dostaniecie. Nawet po tych wszystkich wyszydzeniach, kichach, śmichach i tak dalej. Dlaczego mówię o tych silnych orgazmach? no dlatego, że natura tak ustawiła kobietę. Że jeśli jest bardzo przystojny mężczyzna, to ona czuje bardzo potężne podniecenie seksualne. Bardzo. I teraz w domu ty jesteś w kapcioszkach, jest dzidzia, jest systematyczność codziennie, praca, posiłki, praca, posiłki, załatwianie, rachunki i tak dalej. A tu w pracy ma niesamowite emocje. Zalewają ją hormony seksu, pożądania. I nagle dochodzi do spółkowania z tym kochankiem, zwłaszcza gdy jest w owulacji, kobieta, wtedy ma największą ochotę na seks. I ona ma z nim kosmiczne orgazmy, a z tobą miała takie zwykłe. A z nim ma kosmiczne, i ona myśli, że to jest trzecie oko, że to jest yoga, że to jest miłość, że to czakry się otworzyły. Żadne czakry. Po prostu im przystojniejszy mężczyzna, tym kobieta odczuwa większe podniecenie i ma większy orgaz. I ta pani naukowiec, która jest mężatką, wyraźnie to napisała, że tam para się starała o dziecko, że coś tam mia miała słabe orgazmy, i ona usunęła te iluzje. Po prostu jej mężczyzna nie był dla niej bardzo pociągający, dlatego mówię państwu, że jak kobieta zaczyna wami gardzić i nie chce seksu, to znaczy, że już nie ma orgazmów, to mężczyzna zaczyna dbać o siebie. Chodzi na siłownie, dobre kosmetyki, zawsze dobra fryzura, ładnie pazury zrobione, nie popgryzane, ochydne, zrobi sobie zęby, zaczyna być wyprostowany, daje subtelnie znać, że inne kobiety go pożądają. I nagle ta kobieta, która nie chciała mieć z nim seksu, nagle ma z nim wspaniały seks. Dlaczego? Dlatego, że uznała, jak to nazywa pani Brizandin, umysł paleolityczny, to się naprawdę nazywa gadzi mózg. Ta struktura, najbardziej prymitywna, gadzia struktura, która odpowiada za przeżycie, wypróżnianie też i prokreację, taką najbardziej prymitywną. Ta struktura zostaje pobudzona, ponieważ widzi, że inne kobiety się interesują tym mężczyzną, że zaczyna ładniej wyglądać, ale przede wszystkim nie to, że ładnie wygląda i pachnie, tylko przede wszystkim to, że on staje się męski, władczy i przestaje mu na tej żonie zależeć. Bo ma inne. I kobieta wtedy uruchamia seks, żeby to wszystko zadziałało. To wszystko opisałem w kobietopedii lata przed zanim w ogóle wiedziałem, że, że to już badania to wszystko mm, opisały. Tak więc, szanowni państwo, to jest tak, że wasza żona pozna takiego mężczyznę, i gdyby był tu normalny kraj, równość, równość między płciami, do jakiej dążymy z chłopakami na forum bracia Sancy Pel, to byłoby tak, że ta kobieta pozna kochanka i okej, okay, bądź sobie z kochankiem, ale prawo do dzieciaka ma mężczyzna i kobieta ma mu płacić alimenty, bo to kobieta rozbiła rodzinę. To kobieta to wszystko rozpieprzyła. Wybrała chłopa, przysięgała mu wierność, to ma tego dotrzymać. Kto rozbija małżeństwo, ten płaci i ten traci dziecko. To jest logiczne. Nawet nie straci, no jakieś w tygodniu raz widzenie, oczywiście, do ustalenia. A w tym momencie prawo jest tak skonstruowane, że kobieta mówi, że zgwałciłeś te dziecko, tracisz dom, na który płacisz na przykład kredyt, spłacasz. Musisz spłacać dalej, bo ci komornik na pensję wejdzie. Nieważne, że ona tam mieszka, ty tam nie mieszkasz. W banku to nie będzie interesowało, to jest Twoja sprawa. Stracisz dom, będziesz musiał sobie z tej swojej dziadowskiej pensji płacić jej alimenty, stracisz swój dom, za który będziesz musiał płacić raty, i będziesz gdzieś musiał mieszkać. I tak zanim się rozwikła ta sprawa, 2-3 lata. Fajnie? A Twój dzieciak będzie z obcym chłopem mieszkał. Gdy wyda się, że babka cię pomówiła specjalnie, nie, nie poniesie żadnej kary. Będziesz musiał jej zrobić sprawę cywilną, która się będzie latami ciągnęła. I tak było w przypadku, o którym Państwu mówiłem, że chłop uciekł od agresywnej żony. Żona oskarżyła w związku z tym jego rodzicu, bo on uciekł za granicę, nie mogła go sięgnąć, że dziadkowie gwałcą dziecko, swojego wnuka. Zniszczyła im życie, policja chodziła po blokach, pytała czy są pedofilami, to jest tak zwany wywiad środowiskowy, zniszczyła dziadkom życie. Odebrała im tego dzieciaka, dzieciak straumatyzowany. Zrobili jej sprawę cywilną, wygrali, dostała 10 tysięcy kary, który nie zapłaci, bo to nie był prawomocny wyrok, więc dostanie z 1000 zł kary, a to w ogóle będzie latami trwało. To jest równość, kiedy kobieta może bez problemu zniszczyć mężczyznę. Ja rozumiem. Kobieta może faktycznie widzieć, że mężczyzna dobiera się do dzieciaka. I to jest jak najbardziej wspaniałe, że matka wtedy oskarży ojca. Wszystko tutaj gra. Przecież są mężczyźni też pedofile, tak jak jest. Około mówi się, że jest połowa pedofili, czyli są kobiety pedofilki, tylko że kobiety pedofilki nie są łapane. No bo jak kobieta całuje w siusiaczka syneczka, no to jest to takie słodkie. Ale jak zrobi to mężczyzna z córeczką czy z synkiem, no to od razu do A u kobiety to nie jest postrzegane. Tymczasem jest to ewidentnie pedofilia, jest to coraz częstsze zjawisko. Więc jeżeli kobieta oskarża swojego partnera o pedofilię i ma ku temu powody, to jak najbardziej dobrze robi. Tylko cały pic polega na tym, żeby było jasne, że jeśli kobieta fałszywie tego męża oskarży, to z automatu płaci mu odszkodowania za zniszczenia tym spowodowane. Wywiad środowiskowy to jest powiedzenie. otoczeniu, gdzie mieszka, rodzinie i w pracy najczęściej, że jest podejrzany o pedofilię. Taki mężczyzna często traci dobrą opinię, traci robotę, jest nikim. Dzieciaki mogą za nim biegać kamieniami, w niego rzucać, bo pedofil. Taki człowiek ma zniszczone życie. Jeśli jest pedofilem, to do więzienia, chuja. Bez dwóch zdań. Ale jeśli się okaże, że kobieta go pomówiła, a na przykład zemsty, albo już poznała fajnego kochanka... Już męża chce się pozbyć, wtedy bezwzględna kara więzienia. Bezwzględna kara więzienia i spłata, spłata odszkodowania. I zobaczyliby Państwo, jakby się to wszystko zmniejszyło. Tymczasem, jeśli nie ma za to ponoszenia odpowiedzialności, no to się po prostu to robi. Okazja czyni złodzieja i okazja czyni taką kobietę bandytą, bo to taka kobieta, która coś takiego robi, niszczy całkowicie życie swojemu dziecku, rozpieprza całkowicie swoją rodzinę, niszczy życie swojemu chłopu. Dwie osoby zostają zniszczone, bo ona, nie wiem, ma kochanka, czy ona chce się za coś zemścić. Ale to nie w taki sposób, nie kosztem dziecka. Jeśli matka się mści kosztem dziecka, to matka to dziecko musi bezwzględnie stracić i musi być takie ryzyko. Wtedy podejmie ryzyko tylko albo psychopatka, albo matka, która jest pewna, że chłop gwałcił dziecko, a są tacy fachowcy, którzy to wcześniej czy później znajdą, że on to dziecko gwałci. To nie jest tak prosto ukryć to, że ktoś jest pedofilem. Zawsze zostaje jakiś ślad w psychice dziecka. Wiadomo, że pedofil, który dziecko własne gwałci, już tam wcześniej gdzieś próbował z innymi dziećmi, dlatego się robi wywiad środowiskowy. Wcześniej czy później dobre służby do tego dotrą. Ale musi być równość. Za fałszywe oskarżenia ciężka, wieloletnia kara więzienia i całkowite odebranie praw rodzicielskich. Zagrasz szczęściem swojego dziecka, dziecko zostaje ci odebrane. Bo to jest bardzo niebezpieczne, żeby dziecko się z taką matką wychowywało. Z matką, która wmówiła dziecku, że było y, przez ojca gwałcone. Wiecie, jaki to dla chłopca jest dramat, że ojciec go gwałcił, a jaki to jest dramat, gdy się potem okaże, że jednak ten ojciec go nie gwałcił. A kobieta sobie jakoś to wytłumaczyła, zracjonalizowała w głowie, że to wszyscy są winni, tylko nie ona. I nic jej nie zrobisz. To ma być ta równość, to ma być ten patriarchat a idźcie w chuj z tym, kto normalny teraz wiedząc, że są takie prawa, będzie się żenił. Bo ja wiedząc jak to wygląda, nie podejmę takiego ryzyka. Nie podejmę ryzyka, że mi zabiorą ukochanego dzieciaka, bo na przykład będę żądał, żeby w domu był porządek albo znaczy porządek nie w sensie czystości, tylko porządek w sensie bez awantur, bez manipulacji dalej. Bo na przykład całą pensję przepierdoli drugiego dnia na nową torebkę jakąś za, za kilka tysięcy to ona wtedy w zemście mnie pomówi, że zgwałciłem dziecko i zabiorą mi kawalerkę, zabiorą mi wszystko. No to ludzie, no kto normalny będzie teraz sobie dzieci robił? Dlatego ci najinteligentniejsi, którzy rozumieją, jak ten system chory działa, no oni po prostu nie powielają swoich genów. Ci, którzy nie, da, nie zdają sobie sprawy, w jakim systemie żyją, bo są na to po prostu za głupi, albo zbyt mocno wierzą w iluzję, że tutaj w ogóle jest patriarchat i że mężczyźni rządzą, no to oni roz, się za, oni rozmnażają. Ten kraj upadnie genetycznie, bo najmądrzejsi ludzie nie chcą się rozmnażać, a rozmnażają się najgłupsi albo tacy, no niezorientowani. No tak, no, albo tacy, którzy mają taką potrzebę dzieci, że ryzykują. Ale tu znowu wchodzimy w kolejną kolejinę. Mężczyzna, który wie, że jest taki system, chodzi na paluszkach przy żonie, traci żona do niego szacunek, bo mężczyzna ma być przewodnikiem rodziny, przewodnikiem stada, a nie chodzić na paluszkach, bo żona go o coś oskarży. Natychmiast kobiecie się wycofuje po, 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 pożądanie seksualne, ona zaczyna nim gardzić, no i tu znowu się pojawia ktoś w pracy, sąsiad, przystojnik, i tak dalej, listonosz, hydraulik, i tak I się koło zamyka, jest to pięknie wymyślone. W ten sposób państwo staje się coraz gorsze, głupsze. Można ludźmi łatwiej manipulować, bo się rodzą głupsi. Kolejny mit, że wszyscy ludzie są równi. Ludzie nie są równi. Jedni ludzie są głupi, drudzy są mądrzy, trzeci są podli, obrzydliwi z charakteru od dzieciństwa, inni są szlachetni, mimo wyjścia z, z kiepskich rodzin. Ludzie wcale nie są równi. Także, szanowni Państwo, zobaczcie, jaka jest sytuacja w Polsce. Dlatego nawołuję Was, żebyście nie czekali, aż się zdarzy tragedia, tylko, żebyśmy rozwijali forum i portal samiecweb.pl, żeby stał się silnym, mocnym. Opiniotwórczym portalem w Polsce, gdzie nie będzie można go tak zniszczyć, tak jak tych dwóch adwokatów ze Szczecina bloga już zamknęło, się wycofali. A co napisali? Prawnicy, którzy całe życie siedzieli w sądach rodzinnych, powiedzieli, że rozwód jest całkowicie przepraszam, że ślub jest umową prawną, która jest absolutnie niekorzystna dla mężczyzny. Jeśli ja to powiem, to się wyśmieją, powiedzą, a ty masz i bez, a ty nie masz matury, a ty jesteś gupolem, a co z tego, że napisałeś 15 książek, 3000 felietonów, ponad 1000 audycji zrobiłeś, to nieważne, bo nie masz matury, ty jesteś idiotą. O, gdybyś miał taki prywatny marketing, o, to byłbyś wielkim mędrcem, wiedziałbyś, jak na przykład rozstawiać kartofle gdzieś na bazarze, ładne wzorki, żeby klient kupił. A tak jak tak, to nie, nie. Ale tu wyszli fachowcy, ludzie, którzy w tym siedzą, którzy codziennie biorą udział w rozprawach sądowych. I oni wprost napisali. Ślub jest totalnie niekorzystny w obecnym systemie prawnym dla mężczyzny. I co teraz? Hejt obrzydliwy, nienawiść wobec nich, opluwanie z całej Polski, gazeta wyborcza w nich napierdalała, jak się tylko dało. Bloga zamknęli, sprawa dyscyplinarna, koniec zabawy. A mi tak nie zrobią, bo mi nie zrobią komisji dyscyplinarnej. Bo ja się utrzymuję ze sprzedaży książek i z darowizn na forum, chociaż darowizny nie pokrywają nawet kosztów utrzymania forum. Ja się z tego utrzymuję. Żyję z tego, co stworzyłem własnymi rękoma i mi tego nie zabiorą. Chociaż i tak wszędzie, gdzie zobaczycie recenzję moich książek, to będą obrzydliwe, bo wiadomo, że jest grupa hajterów, która czy to groźby śmierci dostaje, czy że mnie pobiją, zabiją, czy zdjęcia robił ten Pawełek Zlic pod posesją, tutaj moją. Robił zdjęcia, żeby zastraszyć moją przyjaciółkę po trzech ciężkich zawałach serca. Zdjęcia z jej tam znajomym, moje zdjęcia, jak na rowerze jeżdżę. Do tego dochodzi. To nie jest tak. Jego zniszczyli tych adwokatów. Mi też zrobiono świństwa. Kanał, w który władowałem 10 tysięcy złotych, dwa lata, 6 milionów wyświetleń, 12 tysięcy subskrypcji, zniszczono mi. Musiałem założyć nowe. I teraz nikomu nie przeszkadza. Przecież to samo mówię, co mówiłem wtedy. Grupa hejterów się zebrała, zaczęła napierdalać. Nawet do tej pory istnieją strony, gdzie są dokładne instrukcje, jak zgłaszać mnie. Feministką, organizacją żydowskim, nawet chyba katolickim. Wiadomo, jakie mam podejście do różnych religii. I są dokładnie instrukcje, jak mnie zniszczyć, jak mi rozwalić kanał, jak mi rozwalić Facebooka. Facebooka mi wielokrotnie blokowano donosami. Dlatego mam konto na Vimeo. Wszystko, co jest wrzucane na YouTube, wykupiłem za kilka tysięcy, najlepsze konto na Vimeo, po to że na Vimeo nie można donosami usunąć. Próbowali, próbowali. Było chyba ponad 100 różnych zgłoszeń, ale Vimeo sprawdza to samemu i nie usuwają jak YouTube. YouTube usuwa z automatu. Nie pomogły prośby, groźby, nic nie pomogło. Na wykopie 3 lata prześladowań ze strony Sławka, tak? czyli kanistra, gdzie policja ustaliła, że to wszystko, konto kanister było założone i przez te 5 lat było prowadzone z Politechniki Częstochowskiej, czyli gościu popełniał przestępstwa z miejsca pracy. Myślicie, że ktoś coś w tym temacie zrobił? Nie, nic. Jest przyzwolenie, jest zielone światło. Śledztwo wobec gościa i wobec tych wszystkich ludzi. Śledztwo wobec gościa, który wyszedł twarzą do kamery i powiedział, że brutalnie zgwałci moją matkę. Powiem państwu: ten człowiek powiedział, że zgwałci za przeproszeniem od tyłu moją matkę, każe jej lizać gówno własne. Ten człowiek, co sam się chwali, do tej pory nie dostał nawet jednego przesłuchania na policję. Czy, czy wy sobie to wyobrażacie? Tak są prowadzone w Polsce sprawy przeciwko yy, Hejterom, przeciwko Stalkerom. Ja już nie wiem w tym momencie, czy to gdzieś nie jest opłacane. Groźby bezustannie, zabicia, że znajdą pedofilię na moich komputerach, yy, że już czeka ekipa na mnie, że w więzieniu mam być swelony, że będę pobity, skatowany. Wszystko, co możecie sobie wyobrazić, już było. Dlatego was proszę, żebyście brali udział w życiu forum, żebyście brali udział na samiec web. Żeby ten portal się rozwinął, jak ten portal będzie mocny. Jeśli naprawdę zaczną naciskać sądownie, to po prostu przeniesiemy ten portal albo do Rosji, albo gdzieś do Stanów Zjednoczonych czy gdzieś. <grym> I tyle. Też będą mogli zlikwidować, ale będzie to trwało latami. Mi nie zrobią aż tak mocno, jak tym adwokatom, chyba że w końcu wreszcie mnie pobiją. Ale no, no co, no? wziąłem dosyć spore pieniądze, zainwestowałem w monitoring. No co no, z przyjaciółką chodzimy, oglądamy w kamerach, jak wyjeżdżamy. Ja się obracam zawsze do tyłu, chodzę uzbrojony, chodzę uzbrojony, zadbałem o... A, to już nie będę mówił o co. Są tam różni ludzie, których moja przyjaciółka ratowała w nieszczęściach, więc czasami gdzieś tam chodzą koło posesji, mają zdjęcia chłopaków, którzy robią ten hejt, jak kogoś zauważą, żeby zareagowali. No i tyle, no tak wygląda moje życie, jestem zamknięty, nie tylko przez chorobę, ale także przez groźby. Tak wygląda powiedzenie prawdy, jak wygląda ten system. I wychodzą różni, yy, różne śmieszki i, i się śmieją, szydzą, drwią. Dzisiaj znowu było, że jestem z synem podłym yy, w komentarzach do, do audycji o Awięcu, czyli o panu Dominiku Bosie. Tym, co tam go tam fotografowali. Gdzieś tam jakiś fotograf go dorwał w centrum handlowym i go potem bez koszulki gdzieś tam fotowski mu robił. On teraz się stał wielką gwiazdą na YouTube i zrobił ze mnie człowieka, który mówił. O tym, żeby nie ufać kobietom udającym depresję, bo one tylko cię wykorzystują. A jak ma depresję, to niech idzie do lekarza, bo od tego są lekarze, żeby to leczyć, a nie ty przysługami, restauracjami, wożeniem i tak dalej. No to zrobiono ze mnie jakąś bestię potworną, która za, która za pomoc kobiecie, za biednej chorej na depresję, kobiecie, za podanie jej tabletek, żąda kopulacji. No tak! No, i w ten sposób wszystko, co mówię o reparacjach wojennych Niemiec dla Polaków, o patriotyzmie, o miłości do ojczyzny, o tym, żeby w Polsce był porządek, i to wszystko nagle, nagle upada. To wszystko, ludzie się z tego śmieją, to co teraz mówię, bo zostałem wyśmiany, gdzieś tam zostały wyjęte z kontekstu rzeczy i tak się to załatwia. Dlatego mówię, jeśli będziemy mieli portal, mocny, potężny portal, który będzie opiniotwórczy, to, jeśli ktoś tak będzie bezustannie nas atakował, to będziemy chociaż mieli możliwość sprostowania tego. Bo pod tymi yy, na przykład audycjami na mój temat, tam szyderczy hałas vlog, a więc i tam Spysiński. To zobaczcie, tam są tysiące bluzgów. Ja większość skasowałem, więc tam jest, nie wiem, 600, 700 bluzgów. Więc w ten sposób się to odbywa. W ten sposób się to odbywa, w ten sposób się niszczy ludziom opinię, niszczy się ich wizerunek, i co ja mogę zrobić. Gdziekolwiek o mnie coś napiszą, nawet pozytywnie czy coś, wchodzi ten Sławek o 12 lat, hater, który e, e, przeobiecał mi zemstę 11 bodajże lat temu, wchodzi razem z ekipą wszystkich tych ludzi i oni zaczynają pluskwiać I tysiące komentarzy, że jestem zły podły, że moje książki to gówno i tak dalej. To ciekawe, dlaczego moje książki, które ktoś kupi jedną, przychodzi po następne. Albo no się podobała pierwsza, podobała druga, bierze trzecią, potem nagranie kupuje z mojego sklepu, ja z tego mogę żyć i to wszystko napędza. Także nie myślcie, szanowni państwo, że to jest tak wszystko za darmożkę. Nie myślcie sobie, że to jest tak wszystko, że ja sobie wychodzę, książeczki, sprzedaję, takie jest fajnie. Wcale tak fajnie nie jest, ale jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. I tyle. I coraz częściej się zastanawiam, czy przyjście islamu tego nie załatwi. Bo powoli przestaje widzieć szansę dla Polski. Ten rak lewackości po prostu ogarnia nas. Szokiem jest to, kto wygrał wybory prezydenckie w Warszawie po, po tym wszystkim, co się stało, po tych ludziach wywalanych, po tych przekrętach gigantycznych. Amber Gold to jest, kurwa, to jest coś nieprawdopodobnego. Nie wiem, może musi przyjść ktoś, kto to po prostu konkretnie to złapie za mordę, bo jeśli islamiści dojdą do władzy, to oni to wszystko uspokoją. To moment będzie. Skończy się natychmiast, feminizm, LGBT, te, te parady, to wszystko, te chore prawo rodzinne. To się wszystko moment skończy. Po prostu wszyscy, którzy będą chcieli żyć, przejdą na islam i tyle, no. Będą dalej żyli. Bo tu się powoli przestanie dać żyć. Powoli jest coraz gorzej, powoli jest coraz, coraz więcej, coraz więcej tej chorej poprawności. Kiedy pani spórek mówi, że przemoc ma płeć, płeć męską. To ciekawe, dlaczego statystyki mówią o kobietach pedofilkach, dlaczego mówią, że coraz więcej kobiet popełnia przestępstwa. I co, co się pani spórek stało, która za nasze pieniądze, za nasze podatki jest utrzymywana? Nic się nie stało. I to można tych przypadków podawać i podawać i podawać, ale to nie ma sensu. Nie ma sensu, bo większość Polaków jest tak albo ogłupiona, albo w takiej iluzji żyje, że tu jest patriarchat, że oni po prostu nie kumają, są po prostu otumanieni. Ale to wszystko wychodzi, gdy się ożenią i gdy kobieta spotka kogoś i wtedy mogą zostać zniszczeni. I wtedy płaci, i przychodzą do nas. Wcześniej z nas drwili, teraz przychodzą do nas po pomocy i ją dostaną. I tak wygląda życie takiego człowieka. Większość ludzi jest totalnie egoistyczna, nie chce się odwdzięczyć, nie chce się zaangażować. I no, tak wygląda praca z pomaganiem ludzi. Powiem Państwu szczerze, że czasami żygać mi się na to chce, żygać mi się chce. Bo zamiast robić karierę, zamiast normalne rzeczy jakieś nagrywać, robić kapustę, być szanowanym, zniszczyłem swoje życie, rodzinę. Musiałem zrezygnować z rodziny, ze wszystkiego, co tylko ma normalny mężczyzna. Musiałem z tego zrezygnować, żeby pomagać ludziom, i z tych wszystkich ludzi jest tylko mała garstka, która się odwdzięcza, która rozumie, co się dla nich zrobiło. A reszta? Daj coś, daj tylko coś, daj jakąś przysługę, powiedz coś i tak dalej. Ale żeby coś od siebie dać, nie. Tylko daj. A to wszystko jest utrzymywane właśnie przez tych ludzi, którzy coś chcą dać. I cała reszta niewdzięczników może przyjść, może poczytać, może dostać wiedzę. I taki był zamysł tego. Zobaczcie, że u mnie nie ma reklam żadnych. Przecież ja na portalu na bracia samcy Peltys, drugie męskie forum w Polsce. Czy mógłbym kosić niezłą kapustę, zresztą dostawałem bardzo dobre oferty finansowe. Rok temu dostałem świetną ofertę sprzedania forum za bardzo dobre pieniądze. Nie trzeba było gadać o genesisie, tylko sobie go po prostu kupić. Ale nadal to robię, to co robię, bo taki jest obowiązek mężczyzny, żeby walczyć z gnojem, który widzi wokół. No ale przychodzą o ludzie, ludzi. Ja Państwu powiem: Część ludzi, która, myślę, że znaczna większość ludzi, która mnie wyśmiewa, wyszydza, szkodzi mi, kradną mi książki, z których to jest mój chleb. Ja z tego żyję, ja z tego się utrzymuję to jest moja ciężka praca wieloletnia. Kradną książki, rozdają za darmo robią hate, robią złe opisy nawet, jak książki nie czytali. Po to, żeby nikt nie kupił, żeby ekonomicznie uderzyć, co też właśnie ten gościu od grożenia gwałtem mojej mamie wyraźnie to opisał, bo to oni zrobili sobie takie instrukcje, w jaki sposób zaszkodzić. No to tam właśnie opisał, żeby opluskać, gdzie się da moje książki, żeby uderzenie takie ekonomiczne, tak, czyli jak nie będę zarabiał, no to w którymś momencie nie będę miał pieniędzy, żeby opłacić informatyków za te portale Opłacić za domeny, ciągle są wykupywane usługi, żeby ataków DDoS nie robili. My jesteśmy pod oblężeniem, co wy myślicie, że to tak sobie forum stoi o tako. Cały czas jest coś do roboty. Dlatego, y y y dlatego jest uderzanie w każdy możliwy punkt. No ale jakoś się to jeszcze trzyma. I powiem, nieźle się to trzyma. Pytanie tylko, ile ja psychicznie jeszcze wytrzymam tej nienawiści. Bo to jest tak, że jak ktoś mnie atakuje, no to. Przyjdzie paru chłopaków, no wyrazi tam no żal, tak coś powie, a reszta ma to w dupie, ma wyjebane na to. A ja dla tych ludzi poświęciłem swoje życie. I potem oni widzi, jak jest, widzą, jak jestem opluskwiany, nic nie zrobią. A są tacy goście, którzy swoich ludzi mają w dupie, tylko pokażą palcem. Tysiące przychodzi, bluzga i ży. To jest niesamowite w ogóle, jak to działa. Jeśli ludzi źle traktujesz, jak gówno, oszukujesz ich, wkręcasz im w głupoty... To Cię szanują, pokażesz palcem, idą za tobą walczyć za Ciebie. Ale jak traktujesz ludzi godnie z szacunkiem. Chcesz coś dla nich dobrego zrobić, żeby im było lepiej w życiu, żeby mniej cierpieli, żeby wiedzieli, jak wygląda prawdziwa sytuacja, to a nie chce mi się. Zobaczcie, robiłem takie inicjatywy. Załóżmy religię. 100 osób trzeba do zarejestrowania. Po to, żeby mieć jakąś osobowość prawną, żeby nie można było nas na przykład tak atakować. Albo żeby sobie można było samochód bez cła sprowadzić. Różne są motywy. I finansowe, prawne, i wiele, wiele innych. Pytam na forum, a nie, bo to wiesz, a to jeden czasu nie ma to, to, to tamto. No szkurwa, mówię partię założyć, a nie, nie, bo to, bo tamto. A potem przychodzi w życiu taka chwila, że ten baran jest robiony w konia i przychodzi po muszcie. I chłopaki siedzą, pomagają, piszą i mu pomagają. I to tak wygląda. Nie, albo czasu nie mam. Nie, bo to głupie, a nie, bo to nie, bo już ja jestem w jednej religii. Nie, przecież wiadomo o co chodzi. Mówię, zgrupujmy się, zróbmy coś, spróbujmy coś zmienić. Sami się uratujemy w ten sposób, bo już nie będzie można nas tak za bardzo zahaczyć. Nie. Wszystko nie, bo czasu nie ma, bo to nie ma, bo mu się nie chce, bo się nic nie chce, i w ten sposób wszystko upada. I nic się z tym nie da zrobić. Nic się z tym nie da zrobić, bo ludzie się boją i mają rację. I w sumie, no co ma takich zrobić? Chłopak inteligentny, 2000 zarabia. No co on ma zrobić? W jaki sposób pomóc? No co on ma zrobić? Zniszczą go. No, hejterzy też, głównie Sławek, ale też ten Pawełek Zlic, patrzą, co ktoś napisze, i. I wyszukują informacje o tej osobie, dlatego trzeba być anonimowym na forum. W każdy możliwy sposób próbują to uwalić. Dlatego też musicie uważać. I sobie grupa hejterów całkowicie bezkarnie hasa. I nic im nie można zrobić, chociaż każdy jest znany, wiadomo kto to jest. W internecie widać ich twarze. Tak to wygląda. Czuję, że tam jest jakieś zielone światło dla nich już. Naprawdę. Myślę, że po tych wszystkich atakach, zwłaszcza jak zacząłem mówić o reparacjach od Niemiec że dziwnie powiązani ludzie z kapitałem niemieckim na YouTube, bo nie myślcie, że YouTube jest wolną, wolnym medium, tam też są niemieckie pieniądze, które wykupują firmy, tworzą firmy, które zrzeszają YouTuberów. Jak jesteś w takiej firmie, to nie możesz sobie nagrać o czym chcesz, tylko nagrywasz głównie no, po jakiejś linii, tak, za którą dostajesz pieniądze. Ta firma cię chroni, żeby ci kanału nie skasowano, ta firma reprezentuje cię przed korporacją YouTube, a ja byłem bez nikogo, bez niczego, więc mi rozpieprzyli kanał bez żadnych powodów, bez podania przyczyn. Tak wygląda dzisiejsza Polska. I pamiętajcie, że sytuacja cały czas się pogarsza, ponieważ w tej chwili panie żądają, żeby już nie prokurator dał możliwość zakazu zbliżania się męża podejrzanego o pedofilię, czy nawet o bicie kobiety, już nawet nie o pedofilię, tylko policjant. Kobieta uderza głową. W ścianę mówi, złapał mnie za włosy, walną o ścianę. Weź teraz, udowodni, że tak nie było. I ma być tak, że policjant da decyzję i musisz się spakować przy policji w ciągu 24 godzin, czy, czy, czy przy obecności policjanta, i wypierdalać z domu, i nikogo nie interesuje, czy pójdziesz pod moc, gdzieś. A może być tak, że całą pensję żonie oddawałeś, jak typowy polski baran który nie myśli mózgiem i nie masz gdzie pójść. A z rodziną cię skłóciła, bo wszyscy bebyli, bo on źle patrzył na mnie, bo coś. Nie masz rodziny, nie masz przyjaciół, ze wszystkim jesteś skucony. Kasę oddałeś żonie, która właśnie wyje i płacze, a policjant jej czule wyciera, wyciera ranę na głowie i wynocha z mieszkania. No, witajcie, witajcie w nowoczesnym świecie. A ktoś tu wychodził, o, ja już nie mogę tych głupot, tych męskich, czytać i tak dalej. Kwestia czasu, kiedy to przyjdzie po tego, co właśnie się z głupot. I wtedy nie będzie nikogo, kto mu pomoże. Jak nie zrobimy sobie sami pomocy, to nie będzie jej. No, no proste, no. Tak więc, szanowni Państwo, to wszystko się nawarstwia: coraz bardziej kobiety będą miały więcej praw, i coraz więcej rodzin będzie rozpieprzonych, a coraz więcej dzieciaków będzie straumatyzowanych, zniszczonych przez fałszywe oskarżenia matek, bo to tak właśnie zaatakowano kobiety. Te prawa nie są dla kobiet. Gdyby było to prawo dla kobiet, to jest coś takiego, że po, po fałszywym pomówieniu męża kobieta idzie do bezwzględne, na bezwzględne więzienie, a nie idzie. Dobra, szanowni państwo, bo to już prawie godzina. Szanowni państwo, to jest wszystko coraz bardziej przerażające. Dlatego życzę państwu miłego dnia i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.